kilka dróg, którymi mogą Państwo pójść, aby wyeliminować ryzyko związane ze swoim kredytem, który jest powiązany z walutą obcą. W ostatnim czasie pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący m.in. ochrony konsumentów w zakresie udzielanych im kredytów związanych z walutą obcą. Z raportu tego wynika jednoznacznie, że organy państwowe nie zareagowały w sposób odpowiedni, aby uchronić konsumentów przed ryzykami związanymi z udzielanymi im kredytami związanymi z walutą obcą. Jest to oczywiście wniosek druzgocący dla banków, niemniej jednak pojawia się tam też kilka informacji, w jaki sposób możecie Państwo rozwiązać swój problem, jeżeli chodzi o Wasz kredyt związany z walutą obcą. Niezależnie od drogi, którą Państwo wybierzecie, pierwszym krokiem zawsze będzie złożenie reklamacji do banku. W reklamacji tej podnieście wszystkie argumenty, które będziecie później zarzucać bankowi. W odpowiedzi na reklamację bank na pewno napisze, że Państwa kredyt jest ważny i prawnie wiążący. Niemniej jednak już na tym etapie będzie w stanie zwrócić Państwu część opłaty za ubezpieczenie pomostowe, ale tylko część. Pozostałą część będziecie Państwo mogli dochodzić na drodze sądowej. Jak już macie Państwo odpowiedź na reklamację, w której bank jej nie uznaje, możecie się Państwo zgłosić do rzecznika finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania polubownego lub interwencyjnego. Postępowania te mają to do siebie, że ich skuteczność jest uzależniona od tego, czy bank podpisze z Państwem ugodę. Jeżeli jednak bank nie uznał Państwa reklamacji, to czemu miałby podpisać z Państwem ugodę przed rzecznikiem finansowym? Pozostaje zatem droga sądowa. Ta droga, z której możecie Państwo skorzystać bezpośrednio po odmowie uznania reklamacji przez bank. Jeżeli zaś chodzi o postępowania grupowe, to mają one to do siebie, że są bardzo sformalizowane. I to właśnie ze względu na ten formalizm trwają bardzo długo. Banki mają jeszcze to do siebie, że skarżą każde możliwe postanowienie w tym konkretnym postępowaniu, co znacznie wydłuża cały proces. W postępowaniach tych musi wystąpić także jednolitość roszczeń, co oznacza, że muszą być one oparte na tej samej podstawie prawnej, jak i faktycznej. Pamiętać jednak należy, że w tych konkretnych postępowaniach okoliczności sprzyjające zawarciu umowy są bardzo różne. Pomimo tego, że były umowy zawierane na konkretnych wzorcach wykorzystywanych przez banki. Jak wynika z ostatniej uchwały Sądu Najwyższego wydanej w składzie 7 sędziów 3CZP 29/17, istotne znaczenie mają okoliczności przy zawieraniu umowy. To je będziemy badali, sprawdzając, czy dane postanowienie jest niedozwolone, czy też nie. Podsumowując, jedyną skuteczną możliwością dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi jest jego indywidualne pozwanie. Inne formy dochodzenia swoich roszczeń, pomimo że są tańsze, znacznie wydłużą postępowanie i w naszej ocenie są po prostu nieskuteczne.